I tutaj właśnie teraz dotknęła Pani tematu, o którym też chciałam porozmawiać: to dzieciństwo bez taty. Jak ono Panią ukształtowało? Co Pani pamięta z tego czasu? To jest niesamowite, ale tyle lat upłynęło od śmierci ojca, a ja jak wspominam, no to nawet w tej chwili mam e, dreszcze. E, i nie do końca nawet słyszałam pani pytanie, bo, bo i jak wspominam ten czas, kiedy ojciec zginął, to było bardzo tajemnicze w ogóle przychodzi do nas jakaś pani z ulicy, przy której mieszkaliśmy, ulica Wyczółkowskiego, i ona mówi, że jej córka mieszka w Mediolanie i przeczytała w gazecie, że mój ojciec nie żyje. Dla mnie to w ogóle w tej chwili, jak na to patrzę, no moja mama wrzask, prawda? Myśmy wszyscy byli w domu. Jak to w ogóle i zaczęliśmy zachodzić w głowy? Dlaczego to ona przychodzi? Dlaczego to ona nam obwieszcza taką informację? I dlaczego nie dowiedzieliśmy się wcześniej niż dziennikarze, którzy opublikowali to gdzieś tam w, w gazecie? Także przestaliśmy w ogóle w to wierzyć. W nocy płakaliśmy, szukaliśmy było telefonom, tu były takie czasy. I, 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 I ludzie nam pomagali po prostu dowiedzieć się, czy naprawdę ojciec nie żyje. No i niestety. I jak to Panią ukształtowało? Bo no to jest na pewno traumatyczne bardzo doświadczenie. Y Ojciec dużo przekazał na temat wartości. Mimo, że ja miałam 11 lat, młodszy brat 8, jeszcze starszy brat 13, to ojciec był taką osobą, która, du która dużo mówiła na temat wartości. Ja ten, ja ten kręgosłup ja się aż jąkam po prostu w momencie, kiedy o tym mówię, ale yy, mam ten kręgosłup. I jak tylko ktoś próbuje mi go złamać, to odchodzę. I nie ma takich pieniędzy, nie ma takich rzeczy, które mogłyby mi pozwolić zrobić jakieś nawet malutkie ustępstwo na moich wartości, wartościach. Czyli dla mnie prawda, uczciwość to jest absolutnie numer jeden, dobro, ale to też moja mama jak najbardziej i piękno to też moja mama, także... Jak wiemy, też czasy się zmieniły. Tak jak pani wspomina, dla pani te wartości są niezwykle ważne. A jak jest na przykład z podziałem ról w małżeństwach? Bo ja tak obserwuję i tak jak tutaj żeśmy sobie rozmawiały w kuluarach. To już w ogóle dobrze, jak ktoś tego męża ma albo partnera w dzisiejszych czasach, bo świat naprawdę, mam wrażenie, jest teraz taki bardzo, bardzo indywidualny. Ludzie jako jednostki mają swoje przyzwyczajenia, mają jakieś swoje zajętości, i czasami ta druga połówka w ogóle nie jest nam potrzebna. To jest trochę przerażające. Jakże niepotrzebna. Ja sobie nie wyobrażam e, życia bez męża. E, po prostu e, i wydaje mi się, że znaleźliśmy się e, jak w korcu maku, ponieważ nasze dialogi wyglądają tak, że ja nie zadaję pytania, a mąż mi odpowiada. E, z kolei e, w drugą stronę jest identycznie. Po prostu my czytamy sobie w myślach. E, jest tak. A jeżeli chodzi o podział obowiązków, to u nas jest. Troszkę nietypowo, ponieważ ja nie potrafię gotować, a mój mąż uwielbia. Także e, i mało tego on się wyżywa w kuchni, także no jest, jest taki podział. Natomiast ja lubię sprzątać. No. To ja uważam, że akurat podział obowiązków w małżeństwie, czy w relacji, czy w związku nie jest niczym złym. Bo teraz, tak jak tutaj mówiłam i rozmawiałyśmy przed włączeniem kamery, kobiety zaczęły pracować, realizują się. Więc dlaczego cały dom ma być na ich głowie? Nie wyobrażam sobie tego. To jest coś strasznego, niemożliwego. No, gdzieś tam historycznie zostały te obowiązki a, przypisane, do roli kobiety, no ale moment, moment, ta rola się bardzo zmieniła w ostatnich kilkudziesięciu latach i ja to mogę a, też ocenić na swoim przykładzie w swojej historii. E, otóż ja zostałam mężatką już e, będąc nastolatką. <todziciela> <todziciela> tak. I mm, w liceum. Tak. I w liceum też urodziłam moją córkę. Także pierwsze małżeństwo było bardzo patriarchalne. Mojemu mężowi się wydawało, że ja w ogóle nie muszę kończyć tego liceum, no bo to po co mi to, ta matura, prawda? Nie, to bardzo źle zabrzmiało, ale bo nie mówił tego tak, ale tak myślał i tak mówił, Słowami, może nie z taką intonacją. To już była intonacja, która pokazywała mój stosunek do tych słów, bo ja byłam oburzona w, w końcu, ja e, nie zostałam jego żoną, jako osoba, która się e, no, nie poświęcała nauce, ja się zawsze lubiłam uczyć, ja się zawsze ro, lubiłam rozwijać, i to też wyniosłam z domu, e, ponieważ my wszyscy w trójkę, ja i moi bracia świetnie się uczyliśmy. E, każdy miał uzdolnienia w innym kierunku, ale każdy był. Jak tylko się pojawiły świadectwa z paskiem, no to no nie było takiego świadectwa, żeby było bez paska u mnie. Czy też były jakieś nagrody Primi Inter Pares, najlepszy wśród równych, prawda? Czy nagroda najlepszy w pracy społecznej i w nauce, najlepszy w nauce i w sporcie. To wszystko. Ja miałam stosy dyplomów, nagród, i rzeczywiście e, ciężko pracowałam na to wszystko e, i uprawiałam gimnastykę sportową, czyli to taką przyrządową. E, I uprawiałam, e, grałam w tenisa, grałam, e, no rzeczywiście, e, u mnie dzień był wypełniony od świtu do nocy, faktycznie. I i no, skoro yy, akurat yy, zmieniłam swój status, to nie oznaczało, że ja chcę rzucić naukę, że ja chcę rzucić to wszystko, tylko chcę się nadal rozwijać. Także proszę sobie wyobrazić taką historię. 1 kwietnia zaczynam rodzić. 1 kwietnia, prima aprilis. I rodzę. A. Całą noc, ale jeszcze nie w szpitalu. I. Ustają bóle porodowe? 2 kwietnia zdaje ostatni egzamin, żeby móc zdawać maturę. Także, idąc na, te, na ten egzamin, z historii pamiętam. Miałam też bóle porodowe, ale nic nie mówiłam wykładowcy, nie wykładowcy, bo to liceum. Nic nie powiedziałam, tylko po prostu zdałam ten egzamin już potem do szpitala i już nazajutrz rano urodziłam moją Dominikę.